Hej Wam, witam Was po dłuższej przerwie, bo już chyba 3 tygodnie nie było tygodniówki, ale niestety nie miałam przestrzeni, nie miałam takiej możliwości, by ją robić, mimo że wzięłam ze sobą karty, wzięłam ze sobą obrusik, by Wam nagrać, ale niestety nie znalazłam sobie takiego miejsca, będąc w Polsce, żeby mogła swobodnie nagrać dla Was tygodniówkę, więc jej nie było. No ale witam po przerwie, no i zapraszam na rozkład tygodniowy. Tym razem wzięłam inne karty, których dawno nie było, inną talię. Zobaczymy sobie, co będzie nam się pokazywało z tych kart. Rozkład jest od 17 do 23 czerwca. Zaczynamy sobie jeszcze od bliźniąt, to już jest Wasz ostatni tydzień, potem będziemy zaczynać już od raków. No, także jeszcze dla kończących bliźniąt wszystkiego najlepszego z okazji Waszych urodzin. No i co? Przypominam też, że zapraszam Was na moją dalszą przestrzeń na Facebooka, Instagrama i zamkniętą grupę na Facebooku pod tą samą nazwą Duchownia. Postanowiłam, że tam też będę wrzucać więcej takich treści typu wybierz kartę, więc jeśli interesują Was takie rzeczy, no to zapraszam Was tam. Tam będziecie mogli sobie oglądać takie krótkie przekazy z kart wyroczni, czy wybierz kartę. Będą po prostu tam się pojawiały różne rzeczy, także zapraszam Was. No i zapraszam do subskrypcji, do zostawiania komentarzy, lajków, jeśli treści Wam się podobają. No i dobra, zaczynamy sobie od bliźniąt. Co tam będzie się działo u Was w tym tygodniu od 17 do 23? Co będzie się działo u Was w tym tygodniu? I jeszcze karta rada dla Was. U Was pojawia się taka dosyć działająca energia. Macie króla, przepraszam, rycerza buław tutaj, czyli bardzo taka ognista. Macie w ogóle i tutaj buławy w pierwszej i w drugiej karcie. Czyli pokazuje się taka energia troszkę też już oczekiwania na jakieś rezultaty, oczekiwania na jakieś na to, co może do Was przyjść, więc jeśli w ostatnim czasie wkładaliście w coś swoją energię, no to być może będziecie tutaj na coś oczekiwać albo wciąż działać z taką determinacją. No i tu rada dla Was, pojawiła się trójka mieczy, czyli też by może to, co tutaj się będzie działo, będzie dotyczyło jakiegoś uleczenia, jakiegoś uzdrowienia się, wyjścia z jakiegoś zranienia, czy też mogło to by być takie troszkę ostrzeżenie, żeby nie ranić może kogoś, jeśli u Was by była taka sytuacja, w zależności, wiadomo, jest to energia ogólna, ale może też to dotyczyć Was, żebyście po prostu nie ranili samych siebie, uważali na zranienia, albo też po prostu postawili na uleczenie, postawili na jakby uzdrowienie się, więc dlatego tutaj też może jest taka właśnie energia, taka determinacja, odwaga do jakiegoś działania, być może pokonania jakiegoś bólu, taka by była tutaj dla Was rada. Tu jest trochę taki przekaz, trochę takie przypomnienie dla Was, że ciężka praca popłaca, czyli możecie zauważyć efekty swojej pracy, bo tu jest właśnie ten rycerz, on mówi o takiej determinacji. No, rycerz jest odważny, jest zdeterminowany, pełen pasji, pełen ognia, więc dla zdobycia tego, czego chce, jest w stanie bardzo dużo poświęcić, więc być może właśnie będziecie w tym tygodniu dużo poświęcać i ta praca Wam się opłaci. I tutaj właśnie z tą kartą radą bym powiedziała, żeby właśnie może mimo zranień, może mimo jakiegoś bólu działać właśnie w jakby tą energię wprowadzać w ruch, być dalej odważnym, dalej zdeterminowanym, żeby jakiś ból właśnie Was nie pokonał, albo też spojrzeć na siebie może z jakimś współczuciem, z jakąś wyrozumiałością, czy na kogoś, w zależności jaka jest sytuacja, czy na samych siebie. Jeśli o coś będziecie na przykład jakoś walczyć, będziecie oczekiwać jakichś rezultatów, no to spójrzcie też z takim, z poziomu serca, z poziomu wyrozumiałości na siebie, z takim współczuciem, być
być może, ale też właśnie tutaj zwróćcie uwagę, tak jak powiedziałam na początku, na jakiś ból, na jakieś uzdrowienie, więc może będziecie bardzo w tym tygodniu zdeterminowani, by z jakimś bólem się uporać, z jakimś zranieniem. Nie muszą to być jakieś poważne oczywiście zranienia, nie dla wszystkich przekaz będzie taki sam, jest to energia ogólna, ale jeśli no wiadomo, każdy tam jakieś ma swoje rozczarowania, jakieś zranienia w sercu, no to tutaj tak jakby karty pokazują, że dalej będziecie tutaj zdeterminowani z pasją walczyć, albo przynajmniej taka energia się tu pojawia, wypadałoby właśnie tak się zachowywać, bo właśnie tutaj możecie spodziewać się rezultatów swoich działań właśnie w tym tygodniu. Jeśli na coś czekacie właśnie, no to możecie to, te rezultaty mogą do Was przyjść. Zobaczmy sobie, co u raków będzie się działo w tym tygodniu od 17 do 23 czerwca. Jaka jest rada? Myślałam, że coś mi się tu skleiło, przykleiło się do karty, ale jednak nie. No, u Was raki może się pojawić jakaś cofka z przeszłości w tym tygodniu, czyli mogą powrócić jakieś troszkę takie myśli, jakieś rozczarowanie, jakieś niezadowolenie na przykład z tego, czego się ma. Także i właśnie tutaj z tą kartą, szóstką kielichów, ona może wskazywać na to, że jakieś sprawy z przeszłości, jakieś wspomnienia mogą do Was przychodzić, które będą jakby troszkę przywoływać takie zawód, rozczarowanie, jakby niezauważanie może tego, co jest, czyli właśnie patrzenie jakby, tak jak ta karta tu przedstawia, nie na to, co jest do zaoferowania, na to, co jest, tylko właśnie na to, czego brak, na jakimś poczuciu braku, niezadowolenia, więc i może się to związać. Też może być, bardzo mi się tutaj nasuwa taki przekaz, bo akurat ta karta w tej talii, ona ogólnie mówi bardzo o takich, o przeszłości, o powracaniu do przeszłości, o wspomnieniach, ale tutaj ona mówi też o takim trzymaniu się dobrych wspomnień, czy też jakichś prezentach, także no, to może być naprawdę dla małej grupy z Was rozczarowanie jakimś prezentem, który dostaniecie, ale no tutaj też dla części z Was może być takie po prostu, że będziecie gdzieś powracać i pamiętajcie, że to jest energia ogólna, to nie mówi o tym, że tu jakieś straszne rzeczy będą się działy, może być po prostu w tym tygodniu nawet jeden taki dzień, kiedy przyjdą Wam jakieś wspomnienia do głowy, coś będziecie rozpamiętywać i no tutaj warto by było spojrzeć właśnie na to, co się ma, docenić to, co się ma, trzymać się właśnie dobrych wspomnień, nie rozpamiętywać tych złych, jeśli by tak się u Was przytrafiło, że będziecie gdzieś tam coś rozpamiętywać i to będzie Wam, nie wiem, przywoływać takie negatywne myśli. No i tutaj właśnie macie jako radę, macie króla kielichów, czyli właśnie spojrzeć z taką wyrozumiałością na siebie, z takim spokojem, właśnie nie poddawać się tym emocjom, bo król kielichów jest taki bardzo dojrzały emocjonalnie, a tutaj właśnie mogą pojawić się takie powroty, jakieś taka nostalgia też, rozpamiętywanie i jakiś zawód z tym związany, no to tutaj król kielichów radziłby Wam, by podejść do tego ze spokojem, właśnie z taką dojrzałością emocjonalną, by nie pozwolić, by jakieś emocje wami targały, by jakoś na Was wpływały, czy też właśnie spojrzeć z taką wyrozumiałością, a może dla części z Was, żeby po prostu poszukać jakiegoś wsparcia, może wygadać się komuś z tego, żeby po prostu Wam ulżyło. Czy też może tutaj być tak, że to może być też energia kogoś innego, może to być energia, nie wiem, waszej, kogoś z waszej rodziny, czy waszego partnera, partnerki na przykład, no i wy będziecie musieli tutaj jako kartę radę
komuś, właśnie tej osobie, udzielić jakiegoś wsparcia, wysłuchać tę osobę, podejść do tego z cierpliwością, spokojem, albo po prostu w stosunku do siebie właśnie z taką wyrozumiałością. Czyli właśnie, jeśli by coś tu się działo, że jakieś negatywne myśli będą was zalewały, no to po prostu pamiętajcie o tym królu kielichów, by podejść do tego tak na spokojnie i nie poddawać się jakoś temu tym emocjom, żeby one was nie przytłoczyły. No i teraz przechodzimy sobie do lwa. Zobaczmy sobie, co tam u was będzie się działo w tym tygodniu od 17 do 23 czerwca. Co w tym tygodniu będzie się u was działo, lwy? Jaka jest rada dla was na ten tydzień? Dwójka była. Także u was pojawia się taka bardzo duża możliwość, że coś się zrealizuje w tym tygodniu. Jakiś nowy początek jak najbardziej może się pojawić, szczególnie jeśli wychodziło to o sprawy uczuciowe, ale niekoniecznie, jak wiadomo, nie każdego interesują tutaj sprawy uczuciowe, ale może być jakiś nowy początek, może być jakieś odnowienie, czy po prostu napływ jakichś nowych emocji, jakichś nowych uczuć. I macie tutaj maga, czyli właśnie może to się dużo zadziać za waszą sprawą, waszym działaniem takim, że to wy możecie wprawić tą energię w ruch, że to wy macie wszystkie zasoby, by jakiegoś nowego początku dokonać, czyli jak najbardziej macie pozytywne karty tutaj u was, ale trzeba by było też podjąć być może jakąś decyzję, podjąć jakieś działania na przyszłość, właśnie jakby właśnie dużo tu leży po waszej stronie, więc w tym tygodniu mogą być jakieś sprawy takie, może być szansa na jakiś nowy początek, czy na jakieś odnowienie, czy na coś tak naprawdę zupełnie nowego, ale tak jakby dużo leży po waszej stronie, bo macie tutaj też karta jakby decyzji, więc to wy może będziecie musieli coś zadecydować, coś wybrać, nie wiem, ułożyć jakieś plany na przyszłość, po prostu dokonać jakiegoś działania i tu macie właśnie tego maga, czyli tak jakby właśnie moc manifestacji, moc działania, że możecie coś zdziałać. No ale karta rada by wam tutaj radziła, że macie myśleć też przyszłościowo, co wam w przyszłości to przyniesie, by też właśnie tutaj, tak jak macie te asa kielichów, może się coś narodzić, ale emocje, uczucia to nie wszystko, żeby te emocje nie przejęły nad wami kontroli, tylko po prostu tutaj też musi iść za tym ogień, musi iść za tym działanie. Także jakby, jeśli się coś pojawi, to pamiętajcie, że to nie czekajcie, tylko nie zwlekajcie, tylko po waszej stronie jakby leży działanie w jakiejś danej sprawie, która gdzieś tam wam chodzi po głowie, która czujecie, że to może chodzić o to, czy po prostu coś przyjdzie do was i będzie trzeba coś zrobić, no to róbcie. Teraz mamy pannę. Co tam u panny w tym tygodniu od 17 do 23? Co u panny? Jaka jest karta? Jaka jest rada? Tu u was w tym tygodniu może pojawić się jakaś nowa myśl, jakieś nowe przemyślenia, że sobie coś uświadomicie, na przykład coś przemyślicie, czy przyjdą wam do głowy jakieś nowe pomysły. Nie wiem, z jakiegoś powodu tutaj będzie trzeba zachować równowagę, więc w zależności jaki to jest pomysł. I tutaj też może to być związane, tutaj jest troszkę więcej przekazów mam dla was, bo może być tak, że może przyjdzie wam jakiś pomysł, by coś komuś na przykład podarować. Czy ktoś wam coś podaruje i
otrzymać jakby jakiś prezent od kogoś, może tak być, ale może to być właśnie pomysł, że Wam przyjdzie do głowy coś, żeby komuś coś podarować, czy stworzyć jakieś nowe wspomnienia, jakiś nowy, bo właśnie ta karta, ona tutaj mówi o jakby takich sytuacjach, że trzymać się dobrych wspomnień, albo właśnie tworzyć jakieś nowe, dobre wspomnienia. Czyli, no, jeśli coś otrzymujecie, dajecie komuś, jakby to jest taka radość z dawania czegoś, dawania i przyjmowania. Więc, jak wiadomo, to jest energia ogólna, więc może działać w dwie strony. Możecie wy otrzymać coś od kogoś, że ktoś właśnie się do was odezwie, bo też as, mieczy może mówić też o komunikacji, jakiejś, nowej komunikacji. Czyli na przykład ktoś może Wam coś podarować, może się w jakiś sposób wpaść na jakiś pomysł i Wam coś podaruje, czy to Wy wpadniecie na jakiś pomysł i coś komuś podarujecie, co sprawi komuś jakąś radość, jakąś przyjemność, czy to właśnie Wam ktoś sprawi, czy po prostu no, razem. No, to mogą być tak naprawdę różne sytuacje, to jest energia ogólna, które właśnie mogą, na przykład, jak będziecie, nie wiem, coś fajnego się wydarzy, co Wam na przyszłość da jakieś nowe wspomnienia. Ewentualnie tutaj może być też tak, że ktoś z przeszłości może się do Was odezwać, bo ta karta ogólnie tutaj w tej talii, ona bardziej nawiązuje właśnie do takich wspomnień, do tworzenia dobrych wspomnień, do jakby dawania, przyjmowania jakichś podarunków, ale też w innych taliach ona bardziej nawiązuje do takich powracania do przeszłości, także może być dla części tak, że dla części z Was coś z przeszłości może wrócić, coś ktoś się odezwie. No i tutaj karta rada dla Was też, w zależności jaka sytuacja, o co to będzie tutaj u Was chodziło. Jest mowa o zachowaniu balansu, zachowaniu równowagi, tak żeby nie zatracić jakiejś równowagi. Też być może o jakichś decyzjach, jakichś wyborach. Także pamiętajcie o tym. No, może tutaj też chodzić o to właśnie, o te prezenty, o obdarowywanie. Jeśli na przykład nie było obdarowywania, czy no, jakby taka równowaga może zostać przywrócona, więc jeśli wy ostatnio nie dawaliście czegoś z siebie na przykład, to właśnie tutaj trzeba zbalansować, czy po prostu zwróćcie uwagę na to, by był balans, nie wiem, między zabawą a pracą, różnymi tam sferami, tak naprawdę, żeby po prostu zachować ten balans. No, także czy też na przykład, jeśli było za sztywno, że tak powiem, u Was na przykład ostatnio, no to żeby właśnie więcej wprowadzić tej zabawy, zrzucić na przykład jakichś ciężarów, jeśli za dużo macie, jakby Wasza tutaj szala może się wahać. Jakby tutaj trzeba zachować taką równowagę, taki balans, tak by Wam karta radziła na ten tydzień. Od czegokolwiek to dotyczy, jeśli by to dotyczyło właśnie jakichś nowych pomysłów też, no to żeby zwrócić uwagę na to, żeby te pomysły były takie zbalansowane, żeby na przykład nie było tak, że coś przyjdzie Wam nowego do głowy i pójdziecie to w to na całość i zatracicie jakiś balans. Także zwracajcie na to uwagę, na decyzje, na wybory, żeby tu właśnie postawić w tym tygodniu na jakąś równowagę. Może to być równowaga właśnie w obdarowywaniu, że do Was przyjdzie, jeśli nie wiem, nie było jakiejś równowagi. Czy jeśli wy dawaliście z siebie mniej, no to tutaj może trzeba przywrócić równowagę, w zależności jaka jest tak naprawdę sytuacja u was, bo jest to przekaz jakby ogólny. No i przechodzimy sobie do wagi. Co u wag będzie się działo w tym tygodniu od 17 do 23? Co będzie się działo u wagi? I karta rada. No tutaj karta by Wam radziła, żeby podjąć jakąś decyzję, jakiś wybór, w jakim kierunku będziecie ruszać. I tutaj może chodzić o jakąś walkę, bym powiedziała, jakby o jakąś rodzinę, o jakieś szczęście, jakąś stabilizację, o jakieś takie bogactwo, spełnienie emocjonalne i no, na takim każdym poziomie. To jest taka, jak widzicie, obfitość, tak? Niczego tutaj nie brakuje, tu jest szczęście, tu jest spełnienie, i tutaj właśnie macie dziewiątkę
buław, czyli jakby jeszcze ostatnią szansę, jeszcze jakieś działanie na przykład o coś, jeśli na przykład już gdzieś wam tych sił na przykład brakowało do czegoś, no to tutaj wychodziłoby, żeby właśnie ruszyć, karta by wam tak radziła, by ruszyć w jakimś kierunku, by wybrać coś, jeśli znaleźliście się na przykład, bo tutaj jest troszeczkę takie, z jednej strony chęć odpoczynku, odpoczynku być może od jakichś działań, od walki po prostu o coś i właśnie taka chęć odpoczynku, ale jest tutaj właśnie taka chęć bardzo duża pragnienia takiego spełnienia, takiego bezpieczeństwa emocjonalnego, czy też właśnie no, takiego spełnienia emocjonalnego, więc jeśli byście chcieli takie spełnienie odczuwać, no to tutaj karta by wam radziła, by podjąć działanie, by dokonać jakiegoś wyboru, by być może szybko coś zmienić i właśnie tutaj może dać sobie chwilę odpoczynku, jeśli potrzebujecie, albo jeśli w ostatnim czasie mieliście, ale żeby po tym odpoczynku przyszło też działanie właśnie w tych kierunkach, bo jest to możliwe, może jakieś spełnienie, tylko właśnie za sprawą jakiejś decyzji i za sprawą jakiejś jeszcze walki o to. I przechodzimy sobie do skorpionów. Co będzie się działo u skorpionów w tym tygodniu od 17 do 23? I jaka jest rada dla was? Karta by wam radziła na ten tydzień, by jakby poszukać wsparcia być może, w zależności o co tutaj może chodzić, ale tak pierwsze mi się nasunęło, bo jest tu jakaś nowa droga i są jakieś decyzje, jest też takie trochę znaczy nie niewiedza, tylko po prostu niezdecydowanie, więc mogą pojawić się jakieś sytuacje takie u was właśnie dotyczące jakiejś nowej drogi, gdzie byście chcieli na przykład ruszyć, czegoś dokonać, pójść jakąś nową ścieżką, ale może być w związku z tym jakieś niezdecydowanie, nie wiadomo co wybrać, bo może być na przykład dużo opcji, dużo możecie rozważać też, dużo jakby poddawać się takim, bujać w obłokach, że tak powiem, bo może być dużo do wyboru, może być dużo opcji właśnie dotyczące jakiejś nowej drogi. Nie wiem o co może chodzić, tak naprawdę wy najbardziej będziecie wiedzieć, ale właśnie mogą się pojawić takie niezdecydowanie w związku z jakąś nową drogą. Ogólnie jest to taka energia takiego ognia, no bo macie tutaj pazia, buław, czyli no, osobę, która zrobi, dokona wszystkiego, żeby osiągnąć to, czego chce. No i może tutaj być niezdecydowanie, które, no ta karta może być dla was takim, może nie ostrzeżeniem, ale taką, no nieść ze sobą taki przekaz, że lepiej jest podjąć jakąkolwiek decyzję, niż nie wybierać nic, bo jeśli będziecie przeciągać w nieskończoność, no to nic się samo nie wydarzy, więc być może musicie właśnie wyjść z tego stanu, podjąć jakąś decyzję i tutaj szczególnie właśnie w waszej karcie radzie, bo też wy jakby poradzicie sobie z tym, mając właśnie tego pazia buław, no to jakby może pojawić się u was w tym tygodniu jakaś nowa droga i będziecie tacy bardzo zdeterminowani, by tą nową drogą pójść, mimo jakichś właśnie takich niezdecydowania. I tutaj z tą kartą, właśnie tak jak powiedziałam, szczególnie tu by karta radziła, by być może, jeśli nie wiecie, nie możecie się zdecydować, nie możecie podjąć decyzji, no to poszukać jakiegoś wsparcia. I tutaj też dla części z was może być tak, że
Tu mogą, oczywiście to może być tylko dla części z Was, przekaz, nie dla wszystkich, bo jest to czytanie ogólne, ale muszę o tym wspomnieć, bo piątka monet może bardzo nawiązywać do takich kwestii finansowych i wsparcia finansowego, więc być może jeśli macie tutaj na przykład jakąś nową drogę, jakiś nowy pomysł, coś byście chcieli nowego zrealizować, ale na przykład tutaj finanse na przykład Wam wchodzą w drogę, że przez to nie możecie czegoś dokonać i nie jesteście zdecydowani, nie wiecie, w którą stronę iść. No to jeśli by tutaj finanse jakąś rolę odgrywały, no to może macie jakby poszukać tego wsparcia właśnie finansowego, przyjąć jakąś pomoc, czy też może to być sytuacja odwrócona tak naprawdę i może to być energia kogoś tutaj z Waszych bliskich i to Wy będziecie musieli komuś udzielić wsparcia w jakiejś nowej drodze, na przykład jeśli ktoś tutaj by taką nową drogę miał, ale właśnie tutaj chodzi o poszukiwanie wsparcia, czy też wyjścia być może z jakiejś takiej biedy też, jeśli by tak u Was było, że na przykład nie macie wystarczająco, że no taki lęk przed po prostu stratą, lęk przed takim, że jesteście z tym sami na przykład, żeby właśnie tutaj takie coś pokonać. Teraz zobaczmy sobie, co tam u strzelców w tym tygodniu od 17 do 23. Jaka jest rada? No, u Was energia ogólna tutaj raczej pokazuje się bardzo dobra, choć karta rada jest tutaj, by uważać na oszustów, czy też na jakieś podstępne sytuacje, albo też po prostu na jakiś niezbyt dobry osąd, bo można się czasami pomylić i kogoś podejrzewać o coś zupełnie bezpodstawnie. No bo tutaj ogólnie karty energia ogólna jest takie bardzo dobre spełnienie, usatysfakcjonowanie, cieszenie się tym, co się ma, docenianie tego, co się ma. No i macie też króla kielichów, czyli bardzo taki spokój, cierpliwość. Także bardzo dobra energia, że być może po prostu będziecie sobie cieszyć się tym, co macie, doceniać, będziecie doceniać to, co macie. Raczej powody tutaj pokazują się, że energia jest dobra, ale mogą tutaj Wam się pojawiać na przykład jakieś podejrzenia o coś, czy może ktoś tutaj się kręcić na przykład przy Was, chociaż raczej tu energia ogólna na ten tydzień pokazuje się dobra i nie powinno się tu nic takiego dziać, ale by tutaj karta jakby mogła być dla Was, bo może tu być, to jest energia ogólna, czyli energia Wasza, czy też osób z Waszego otoczenia. No i może być tak, że tutaj Wy uważajcie na jakieś na przykład niezbyt dobre czyny, czy jakieś robienie czegoś w ukryciu, czy też no, takie podstępne po prostu zachowanie, ale może to być też tak, że żeby po prostu uważać na to, by na przykład nie osądzać, bo tak naprawdę często nie znamy intencji innych osób, więc tutaj no, jakby będziecie zachowywać być może spokój właśnie do tego, bo tutaj właśnie Król Kielichów jest bardzo taki dojrzały emocjonalnie, opanowany, także tutaj jakby nie ma się czym przejmować. A może wezmę Wam jeszcze jedną kartę rady, zobaczymy sobie, co tu więcej. Słuchać intuicji swojej, właśnie, jeśli by tutaj się pokazywały jakieś podejrzenia o coś do kogoś, no to tutaj jest bardzo. No, słuchanie swojej intuicji albo odkrywanie czegoś, ale właśnie tutaj macie tak podejść ze spokojem. Także jeśli czujecie takie spełnienie, satysfakcję, niczego wam nie brakuje, jest dobrze, jest stabilnie, no to tutaj, no, słuchajcie swojej intuicji, jeśli czujecie naprawdę, że coś jest nie tak, że coś jest na rzeczy. No i tutaj by też było
mogłaby ta karta mówić, by odkryć coś, co jest ukryte, jakieś ukryte zamiary, ukryte intencje. No nie wiem, o co może tu chodzić tak naprawdę, wy będziecie wiedzieć, ale szczególnie słuchajcie w tym tygodniu swojej intuicji odnośnie, no może intencji jakiejś osoby. Teraz mamy koziorożce. Zobaczmy sobie, co u was w tym tygodniu od 17 do 23 czerwca. O, ta sama karta, co przed chwilą miał strzelec. Co tam u was, koziorożce? I jaka jest rada dla was? Pojawia się tutaj jakieś odejście albo jakaś podróż. Ale jednak karta rada by wam radziła, by się z czymś wstrzymać, bo macie tutaj kartę wisielca. Czyli być może zawiesić jakieś działania, zawiesić jakieś plany i mogą to się wiązać właśnie z jakąś podróżą. Może być tak, że dla części z was, no część z was po prostu może rzeczywiście będzie udawać się w jakąś podróż, gdzie po prostu będziecie jakby no celebrować coś, po prostu odpoczywać, cieszyć się tym, co macie. Także część z was może w tym tygodniu ma do odbycia jakąś podróż i po prostu sobie gdzieś wyjeżdżacie, gdzie będziecie sobie dobrze spędzać czas, ale też może być tak, że może to być, nie musi to być podróż dosłowna, może to być też takie coś, że będziecie odchodzić od czegoś, co wam po prostu nie służy, więc być może właśnie tak jak ta karta rada by wam radziła coś zawiesić i może tu chodzić o to, że właśnie albo jakieś zawieszenie będzie dla was tak naprawdę wytchnieniem, spełnieniem i czy to wy będziecie po prostu coś zawieszać, no i po prostu odchodzić, zostawiać coś za sobą, co wam nie służy, czego nie wpływa na was po prostu korzystnie. I tutaj właśnie może wam, może to być odchodzenie właśnie i przywoływanie sobie tego stanu spokoju, odpoczynku, no takiego spełnienia. Także też tutaj może być, że macie zawiesić właśnie, może macie zawiesić jakieś działania, że jeśli, no jak wiadomo, jeśli pojedziecie w jakąś podróż, no to nie wiem, wasza sfera zawodowa będzie na przykład zawieszona, jeśli będziecie, nie wiem, na wakacjach. Jeśli by to chodziło na przykład o to, że może musicie zawiesić jakieś działania i po prostu oddalić się od czegoś, co wam może na przykład odbierać taki spokój, taką stabilizację, że po prostu macie, może nawet nie wdawać się w jakąś kłótnię na przykład, tylko zawiesić działania i po prostu odejść. I nie pozwolić, by coś zakłócało wasze spełnienie, wasze poczucie bezpieczeństwa. Może też chodzić o to, że na przykład część z was, wisielec, może mówić tutaj o spojrzeniu z innej perspektywy, także może będziecie właśnie odchodzić od czegoś, zostawiać jakieś niekorzystne, nie wiem, schematy nawet może być. No nie musi chodzić o takie dosłowne odchodzenie od na przykład jakichś osób, czy od, nie wiem, jakiejś sytuacji, ale po prostu może chodzić o, nie wiem, pokonywanie jakichś wewnętrznych myśli i właśnie być może będziecie odchodzić od czegoś, by po prostu, no tutaj karta by wam radziła, tak? Czyli zawiesić może jakieś działania albo popatrzeć na coś z różnej perspektywy, na przykład właśnie od czego trzeba odejść. Tutaj może też chodzić o to właśnie, że no macie zawiesić jakieś działania, więc może być różnie. Może chodzić o to, że macie zawiesić jakąś podróż na przykład, albo po prostu no, mieć wszystko w nosie, zostawić wszystko i właśnie w tą podróż się udać, korzystać, no to takie, pozwolić sobie na takie spełnienie, na korzystanie, że tak powiem, z życia.
No, także tutaj tak jakby karta by Wam radziła, by no, sprawy zostawić w zawieszeniu jakimś, ale też właśnie no, to już w zależności jaka jest u Was sytuacja, jak czujecie, o co chodzi, ale może być tak, że część z Was musi się poprzyglądać z jakiejś innej perspektywy, zauważyć jakąś inną perspektywę, tak by Wam radziła karta, albo po prostu no, wstrzymać jakieś działania. I może tu chodzić o to, że właśnie będziecie odchodzić od czegoś, czy jakaś podróż, czy po prostu coś będzie w zawieszeniu, czy po prostu podróż taka wewnętrzna i będziecie odchodzić od czegoś i przyglądać się z różnej perspektywy czemuś, komuś, sobie na przykład. No to mogą być różne sytuacje tak naprawdę. Ale może chodzić właśnie o to, by zostawić wszystko, może nawet nie wdawać się w jakieś kłótnie, na przykład, czy coś, postawić na ten swój wewnętrzny spokój, swoje bezpieczeństwo, zostawić, nie wiem, innych ludzi, zostawić dramaty, zostawić wszystko i po prostu skupić się na tym, by właśnie cieszyć się, celebrować swoje życie, cokolwiek to dla Was oznacza. Przechodzimy sobie do wodników. Zobaczmy, co tam u Was wodniki w tym tygodniu od 17 do 23 czerwca. Karta śmierci. Co jeszcze dla Was wodniki? I jaka jest rada? No to u Was pojawia się zakończenie, karta śmierci. Oczywiście śmierć może być kartą symboliczną, czyli coś trzeba zakończyć, coś trzeba przerwać. No i macie kartę kapłana, czyli też podejście takie trochę ze spokojem, ale może też mówić o tym, o właśnie wzroście, o nauce czegoś nowego, o wspinaniu się w górę, jakby rozwijaniu się. Także tutaj może u Was w tym tygodniu pojawić się jakaś sytuacja, jakieś zakończenie czegoś, jakby umarcie czegoś, więc umieranie czegoś, więc może umrzeć, nie wiem, jakaś część Was, która przyniesie Wam po prostu jakiś rozwój, jakieś wejście na wyższy poziom, wejście na bardziej taki duchowy poziom też, jakby no takie wejście na taki wyższy poziom duchowości, jakiś być może rozwój wewnętrzny, ale wiąże się to z jakąś śmiercią, z jakimś zakończeniem czegoś, więc być może coś zakończycie, co przyniesie Wam rozwój taki duchowy właśnie. Czy coś po prostu, no, będziecie coś kończyć, coś, jakiś etap może się zakończyć w waszym życiu, który po prostu wniesie was na wyższy poziom. No i też karta rada wasza, jaka tutaj się pojawiła, szóstka kielichów, mówiąca trochę o, nawiązująca do przeszłości, do wspomnień, trzymania się dobrych wspomnień. Więc karta by też mogła Wam radzić właśnie, żeby zakończyć, by jakiś rozwój przyszedł do Was, no to trzeba po prostu zastawić przeszłość za sobą, pogodzić się z jakąś przeszłością na przykład. I też właśnie no, może trzymać się jakichś dobrych wspomnień. Jeśli już macie wracać do tej przeszłości, no to właśnie wracać do tych dobrych wspomnień, trzymać się dobrych wspomnień, jakby wykorzystywać tą dobrą część waszej przeszłości, ale może tutaj właśnie chodzić, że będziecie zakończać coś, no i właśnie tą przeszłość, by trzeba było zostawić za sobą. Coś tu może być związane właśnie z przeszłością. I żeby ten rozwój przyszedł, no to tą przeszłość trzeba za sobą zostawić, albo może tą przeszłość dla części z Was, no to jest czytanie ogólne, to jest rada ogólna, więc dla każdego może oznaczać coś innego. Wy najlepiej będziecie wiedzieć, czego dotyczy ta karta u Was, bo może też chodzić o to, że właśnie ten rozwój, który ma przyjść i zakończenie czegoś, może wiązać się z przywołaniem z czegoś z przeszłości. Więc jeśli czujecie, że właśnie coś tutaj z przeszłości musi wrócić, no to może musicie to przywołać.
Albo po prostu może chodzić o zostawienie jakiejś przyszłości za sobą. Zobaczmy sobie, co tam u ryb w tym tygodniu od 17 do 23 czerwca. Coś nam wypadło. I jaka jest rada dla Was? No tu u Was pojawia się taka energia. Na początku, jak zobaczyłam rycerza kielichów, to mnie nie zdziwiło to, że pojawił się u Was, bo rycerz kielichów jest romantyczny, a ryby są dosyć emocjonalne i no, romantyczne, można powiedzieć. Ale pojawiła się tutaj piątka kielichów, mówiąca o trochę kłopotach finansowych albo o poszukiwaniu jakiegoś wsparcia. Więc co mi przyszło na myśl, co mi przyszło jakby, no, co mi intuicja podpowiedziała w tej sytuacji, no to, że mogą tutaj u Was w tygodniu być takie sytuacje, że ktoś może przyjść do Was z pomocą, albo to Wy będziecie komuś pomagać. No, jest tutaj jakby mowa o udzielaniu wsparcia. O byciu wsparciem dla kogoś, szczególnie w kwestii finansowej. I pojawia się tutaj rycerz. Rycerz jest jakby właśnie taki porywczy, emocjonalny, także być może właśnie emocje was jakby, no, poruszy was coś, coś może was poruszyć, coś może poruszyć wasze serce, czyli może poruszyć wam was. Nie wiem, czyjaś bieda, czyjeś kłopoty, czyjeś problemy, więc mogą tutaj być takie sytuacje właśnie bardzo takie emocjonalno-finansowe, nie wiem, związane z jakimś wsparciem. I no, tak naprawdę nie wiem, kogo może to dotyczyć, czy was, czy to jest energia, nie wiem, waszej osoby, waszej rodziny, kogoś z waszego otoczenia, też tak może być. Po prostu to się pokazuje jako energia ogólna waszego tygodnia. Więc może to dotyczyć bezpośrednio Was, że to Wy będziecie mieć jakieś kłopoty i ktoś do Was właśnie tutaj tak, no jako rycerz kielichów właśnie, czyli ktoś taki wrażliwy, może przyjść Wam tutaj na ratunek, na pomoc, czy też po prostu to Wy będziecie właśnie komuś pomagać, udzielać komuś wsparcia. I tutaj właśnie bardzo by ta karta nie musi, ale bardzo by mogła nawiązywać do jakichś kłopotów finansowych, czyli udzielania komuś wsparcia finansowego. No i tutaj karta rada dla Was. Macie pazia kielichów, czyli również wykazywanie się taką wrażliwością, delikatnością, więc może takie delikatne, wrażliwe podejście byłoby tutaj wskazane, tak aby była dla Was rada. Albo też ruszanie w jakichś nowych kierunkach, kreowanie czegoś nowego. Więc jeśli, no na przykład by chodziło tu o to, że ktoś ma jakieś problemy, może też dotyczy też, że jeśli wy byście mieli jakieś problemy, no to czy jakąś stratę, na przykład może też strata na przykład pracy by tu była, co by was jakoś poruszyło emocjonalnie, no to by tutaj była mowa o tym, by kreować jakąś nową ścieżkę, jakąś nową drogę, albo też spojrzeć na siebie, czy na innych, jeśli by to dotyczyło kogoś innego, właśnie z taką wyrozumiałością, delikatnością, z troską, tak jakby by być po prostu delikatnym, by być może udzielić jakiejś pomocy, udzielić wsparcia, ale bardzo w taki sposób delikatny, by kogoś nie urazić. No, tak tutaj się to pojawia, więc wy najlepiej będziecie wiedzieć, ale pamiętajcie o tym, że może tu chodzić właśnie o kreowanie jakiejś nowej drogi, czy też podchodzenia właśnie w taki sposób wrażliwy, delikatny. No to zobaczmy sobie, co tam u baranów będzie się działo w tym tygodniu od 17 do 23. Oj, oj, oj.
Weźmy sobie jeszcze jedną kartę. Co tam u baranów w tym tygodniu? I jaka jest rada dla Was? No mogą, może być jakaś sytuacja losowa, czyli nie do końca zależna od Was, więc los może tutaj coś dla Was przyszykować, że tak powiem, w tym tygodniu. I mogą tutaj być właśnie jakieś jakby oczekiwanie na coś, na to, co do Was przyjdzie, co jakby być może jakaś energia została wprawiona w ruch i będziecie oczekiwać jakichś rezultatów na to, co przyjdzie. Ale może być tutaj właśnie jakieś sytuacje niezależne tak naprawdę od Was, bo macie koło fortuny, więc koło fortuny się kręci i co Wam wypadnie, no to może to być coś szczęśliwego, a może to być coś niekorzystnego. No i pokazała się tutaj piątka mieczy. Czyli sytuacje tego typu, że ktoś coś dostał i nie do końca jest z tego zadowolony i nie wiem, czy to będziecie wy. No może być właśnie sytuacje losowe, że ktoś coś dostanie i nie będzie z tego zadowolony na przykład, więc no mogą to być osoby z waszego otoczenia na przykład. Ogólnie karta rada by Wam radziła, by łączyć siły, tak, by wykorzystywać swój potencjał, ale tutaj jest no, trochę taka sytuacja, że ktoś coś na przykład zyskuje, a ktoś na tym traci, jakieś poczucie straty, czy też bycia, no jakby Wam to przedstawić, tą sytuację, no ktoś jest zadowolony na czyjąś niekorzyść, tak? Czyli no też może być to jakaś sytuacja karmiczna ogólnie. Bardzo by było tutaj wskazane, by jakby łączyć siły, ale no nie wiem, czy ja to jest energia. Jeśli ktoś by, jeśli Wy byście chcieli na przykład coś zyskać, nie patrząc na przykład na innych, no to tutaj by Wam karta radziła, by łączyć te siły razem, by nie postępować właśnie w taki sposób. Jeśli, tym bardziej, że jeśli byłaby to sytuacja karmiczna tego typu, że ciągle się coś powtarza i Wy dalej tak robicie, no to by trzeba było ten los odwrócić i zrobić coś innego. Więc jeśli robicie coś takiego, że myślicie o sobie i o swoich własnych korzyściach, to warto by było tutaj w jakiejś sytuacji połączyć te siły, nie wiem, spracować wspólnie, czy też jakby wyjść z takiego poczucia straty, że Wy coś tracicie na czymś, tylko po prostu może też wesprzeć kogoś na przykład w czymś i wykorzystywać potencjał, może wykorzystywać potencjał razem. No tutaj mogą być właśnie jakieś sytuacje karmiczne, więc Wy będziecie najlepiej wiedzieć, bo jak koło fortuny może mówić o tym, że coś zatacza ciągle te same koło. Jeśli nie postąpicie inaczej, one dalej będzie się zataczać, więc zwróćcie na to uwagę i na sytuację właśnie tego typu, że no, ktoś robi coś i inni na tym tracą, że na przykład ktoś myśli tylko o sobie i o swoich korzyściach, czy może ktoś w stosunku do Was w taki sposób postępuje i Wy na przykład macie jakieś poczucie straty, że coś na tym straciliście, może musicie wyjść z takiego poczucia właśnie straty, czy też poczucia takiego, że żeby właśnie robić coś, nie patrząc na innych. No tutaj jest właśnie jakby, no nie wiem, czego to może dotyczyć, ale właśnie jakby wykorzystywać swój potencjał, swoje siły, może do pokonania właśnie jakiejś lekcji karmicznej, może to być właśnie lekcja karmiczna, ale może to być jakaś sytuacja losowa po prostu i no i po prostu macie sobie z nią poradzić, wykorzystać potencjał jakby tej sytuacji, która do Was przyjdzie. No i został nam jeszcze byk. Zobaczmy sobie, co u byka w tym tygodniu od 17 do 23.
Jaka jest rada dla Was? No, u Was byki może pojawić się szansa na jakiś nowy początek, więc być może podejmiecie jakąś decyzję, bardzo taką, że będziecie bardzo zdecydowani, czy też bardzo zdeterminowani w jakimś kierunku, dążyć w jakimś kierunku. No i właśnie tutaj pojawia się karta głupca, czyli właśnie mówiąca o jakichś nowych początkach, jakiejś nowej drodze. I to bardzo taka może być bardzo spontaniczna decyzja, spontaniczne myśli, które mogą do Was przyjść właśnie odnośnie jakiejś nowej drogi. To mogą być tak naprawdę różne rzeczy, ale po prostu też to może być taka lekka energia. Nie musimy mówić o nowych początkach, ale po prostu o takiej dziecięcej energii, takiej przypływie, takiej spontaniczności, entuzjazmu, takiej wiary w coś, właśnie być może jakąś dotyczące jakiejś nowej drogi, jakiegoś, nie wiem, nowych początków. Tutaj też karta rada, macie dziewiątkę monet, czyli właśnie bardzo doceniać to, co macie, cieszyć się z tego, co macie, korzystać z zasobów, których macie, z bogactwa, którego macie, czy też właśnie może to być jakiś nowy początek, zdeterminowanie, by właśnie też upiększać. Może będziecie upiększać, macie, bo to jest karta rada, radziłaby Wam upiększać, nie wiem, swoje otoczenie, upiększać siebie, właśnie skupić się na jakimś, nie wiem, zasobach, czy doceniać po prostu piękno, które Was otacza, nie wiem, czy samych siebie, czy piękno tego, co macie. Jakby tutaj takie właśnie jest, no, dobra energia się pokazuje, bo macie taki właśnie entuzjazm, spontaniczność, wiara właśnie płynąca z tego głupca, czyli takie też być może jakieś coś przyjdzie Wam nowego, jakiś nowy pomysł do zrealizowania i będziecie bardzo zdeterminowani, ale też będziecie podchodzić do tego z taką lekkością, że nie musicie, to nie musi oznaczać jakichś bardzo dużych zmian, jakichś nowych początków, tylko po prostu no, jakieś może nowe pomysły Wam przyjdą do głowy i będziecie zdeterminowani, by to osiągnąć. I to może mówić o takiej drodze, że po prostu spontanicznie Wam coś przyjdzie i wskakujecie w to bez jakiegoś większego przygotowania, czy jakiejś presji, czy czegokolwiek. Także bardzo dobra energia się pokazuje i po prostu macie, nie wiem, doceniać, cieszyć się, korzystać z tego, co macie w tym tygodniu. To by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za obecność. No i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!